to ulica Olchowa w Krzyżu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że niemal na środku stoi okazały dąb, który naprawdę przeszkadza nie tylko nam, mieszkańcom, tylko wszystkim przejeżdżającym ulicą Olchową. Nie można usunąć, nie wiem dlaczego, pojedynczego drzewa, jeżeli można usuwać całe połacie lasu. Niewygoda to jedno, ale mieszkańcy twierdzą, że to prawdziwe niebezpieczeństwo. Już kilka samochodów, ponieważ to zniesienie jest duże, 34 promil, więc doda kierowca troszeczkę gazu do góry na odcinku 25 metrów i ładuje się maską przednią w dęba. Problemy z dojazdem mają straż pożarna czy karetki pogotowia. Drzewo na środku drogi uniemożliwia także remont całej drogi. I bardzo bym prosił, żeby się nad tym pochylić, bo faktycznie ten dąb, ja już tak jak i ojciec mówi, że jedno drzewo wyciąć, to jest dąb. On nie jest ani już w tej chwili ochroną środowiska, ani nie jest zabytkiem. Niczym nie jest. Jest tylko drzewem. I to drzewo, jeżeli my piszemy o wycięcie drzewa na naszej posesji, no to jest kilkaset złotych, dajmy na to 200-300 złotych. A tu od pana dyrektora usłyszałem, że to jest prawie 500 tysięcy. No chwileczkę, no to ktoś tutaj już zakrawa to chyba na jakiś skandal albo na coś. Ja nie rozumiem tego. Ale takie mamy prawo. Myśmy zgodnie z przepisami wystąpili o pozwolenie na wycięcie drzewa. Naliczono nam opłatę. Opłata była ponad 400 tysięcy złotych. No żeby takie drzewo wyciąć 400 tysięcy, to my za 300 tysięcy wybudujemy nową drogę tam. Po prostu jest patowa sytuacja. Możemy jedynie tylko tyle, co zrobić, to robić remonty doraźne, bo nie da się pod drzewem zrobić kanalizacji, nie da się tego drzewa pod drzewem przekopu zrobić, tylko po prostu robią remonty doraźne. Wychodzi więc na to, że na dęba nie ma rady, ku uciesze miłośników przyrody. Wyłonienie wykonawcy remontu stadionu żużlowego wciąż się przedłuża. Termin otwarcia ofert to teraz 5 lipca. To kolejna inwestycja z poślizgiem. Opóźnienie to nie jedyny problem. Znacznie większy może być z kosztem remontu. Tarnowski magistrat oszacował go na 40 milionów złotych. Nieoficjalnie mówi się, że może kosztować nawet dwa razy więcej. No to jeśli nie będzie to w tym momencie na miarę naszych możliwości budżetowych gminy miasta Tarnowa, no to po prostu będziemy musieli w tym momencie odłożyć ten projekt na czas późniejszy, ale ja takiej sytuacji w ogóle czas nie dopuszczam i jestem dobrej myśli. Choć w tym wypadku dobre myślenie może nie wystarczyć, ale o tym trzeba było myśleć trochę wcześniej. Pan prezydent chyba troszkę ambicjonalnie tak się unosi, a też powinien troszkę pokornie do tej Warszawy się udać, spotkań więcej troszkę zrobić z tymi naszymi parlamentarzystami. Inna sprawa, że 40 milionów, które mają zostać wydane na stadion, są zarezerwowane, ale dopiero w przyszłorocznym budżecie. Przypominam pani redaktor jedną rzecz, że byłem jedynym radnym, który ten projekt jak gdyby przedstawił, sfinansowania tego z odszkodowania i rozpoczęcia inwestycji. Nie pamiętam, żebym uzyskał wtedy od kogokolwiek wsparcie. Bez wsparcia nie stać nas na dwie tak potężne inwestycje, dodaje Jacek Łabno. 60 milionów kosztuje przecież hala Jaskółka. Jeśli oferenci nie zmieszczą się w widełkach cenowych założonych przez magistrat, szansa na inwestycje maleje. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami. Wehikuł czasu. Pod takim hasłem międzyosiedlowe centra aktywności senioralnej i środowiskowy dom samopomocy Zielona Przystań realizują projekt, którego celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób starszych oraz zmniejszenie barier międzypokoleniowych. Postanowiliśmy pokazać, a co by było, gdyby ta osoba młoda, na chwilę przynajmniej, dzięki takiemu wehikułowi czasu, była osobą starszą, czyli żeby miała dodatkowo 40-50 lat. Stąd pomysł, aby powstał taki kombinezon, taki strój, który dodaje uczniom, dodaje młodzieży kilkunastu kilogramów, który powoduje, że, bo są słuchawki, że słabiej słyszą, który powoduje, że po założeniu takich okularów ta osoba widzi tak, jakby na przykład widziała osoba chora na Alzheimera, czyli w formie takiej trochę lunety i bardzo zamazanej. I proponujemy, żeby te młode osoby, sprawne, fantastycznie się czujące, wykonały proste, codzienne rzeczy. I to okazuje się teraz problem. To postarzenie szybkie daje nagle młodym osobom
świadomość, że to nie jest takie łatwe, że moja babcia, że mój dziadek, którego muszę tak wiele razy na przykład o coś prosić albo wykonuje coś bardzo powoli, to nie robi tego dlatego, że tak chce, tylko tak może. Nie potrafi inaczej tego wykonać. Że to, że nas irytuje osoba starsza, powoli rozmieniająca pieniądze w kasie, a kolejka gęstnieje, to nie jest jej wina. To jest wina, czy tak naprawdę efekt tego, że jest osobą starszą. I oczywiście my nie chcemy w ten sposób straszyć, my chcemy pokazywać, chcemy troszkę zmniejszyć te różnice międzypokoleniowe i to się fantastycznie udaje, bo mam od razu wypowiedzi młodych ludzi, którzy mówią: o, rzeczywiście, teraz wiem, że to jest trudne. Uczniowie, którzy wzięli udział w eksperymencie, byli zaskoczeni, z jakimi problemami na co dzień zmagają się osoby starsze. To była jedna chyba z gorszych chwil w moim życiu i prawie teraz będę inaczej patrzyła na osoby starsze, bo jednak zobaczyłam, jakie mają trudności w tym, no nawet z wyciągnięciem pieniędzy albo podpisaniem się, bo naprawdę nie widziałam tam, że to była po prostu pusta kartka, się okazało, że tam były nawet zdjęcia. Ja tam nie widziałam nic. Uważasz, że realizacja tego typu projektów jest potrzebna młodym ludziom w twoim wieku? Uważam, że tak, bo naprawdę dużo ludzi jakby też krzyczy na te osoby starsze i tak nawet czasem nie popycha albo coś takiego w sklepie robi. Teraz tak nauczy nas tolerancji wobec nich. Szybkie tempo życia, błyskawiczny rozwój technologii i diametralnie inny światopogląd. To najczęściej wymieniane przyczyny problemów w komunikacji pomiędzy seniorami a młodym pokoleniem. Tak jak zdążyłam już przed chwilą rozmawiać z kilkoma uczniami, byli bardzo zdziwieni i mówili: ojej, to rzeczywiście tak będzie, jak będziemy w takim wieku. I właśnie chyba tego dzieciom i młodzieży brakuje, takiego dostarczenia realnych przeżyć i realnych doznań, z którymi no, nieubłaganie pewnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat się spotkamy. Myślę, że ta inicjatywa jest bardzo cenną inicjatywą i już dzisiaj złożyłam taką propozycję i taką prośbę, żeby poszerzyć ten krąg uczestników, bo tutaj tylko część młodzieży gimnazjalnej mogła w tym eksperymencie uczestniczyć i jesteśmy umówieni, że te działania powtórzymy na początku przyszłego roku szkolnego. W ramach projektu rozdawane są także broszury mówiące o tym, w jaki sposób w prostych krokach można pomóc osobom niepełnosprawnym spotkanym na ulicy. Edukują młodzież i nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości oraz doradzają, jak otworzyć własny biznes. W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyły się dwudniowe warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych z regionu tarnowskiego pod hasłem „Jak założyć startup”. Chcemy zachęcać młodych ludzi do tego, aby nie bali się podejmować kroków w kierunku tworzenia własnej przedsiębiorczości, własnych firm, własnej działalności gospodarczej. Chcemy, aby brali przykłady z tych, którym się udało, którzy podjęli kiedyś ten odważny krok, nie mając za dużo funduszy, ale mając dobry pomysł i kreatywność. I chcemy, żeby ci młodzi ludzie z naszego terenu, z naszego regionu również za kilka lat byli w stanie takie firmy zakładać. Uczestnicy projektu mieli okazję nie tylko do zdobycia praktycznych umiejętności dotyczących zakładania firmy, lecz także do wymiany pomysłów i poglądów na temat nowoczesnej przedsiębiorczości. Coraz bardziej zaczyna mi się to podobać. Myślę nad właśnie założeniem własnego startupu. A powiedz, w jakiej branży chciałbyś działać w przyszłości? W branży informatycznej, tak. Według ciebie, posiadając już tą wiedzę, którą udało się zdobyć w tych warsztatach, prowadzenie i założenie firmy to trudny proces? Nie. Wydawało mi się, że to będzie coś znacznie trudniejszego, ale po tych prostych kilku krokach, których nauczyliśmy się tutaj, myślę, że to będzie proste. Który z elementów warsztatu najbardziej przypadł ci do gustu? Chyba projektowanie własnych stron, social media i po prostu promowanie swojego biznesu. Na warsztatach, które uczestniczę, nauczyłem się, jak zdobyć pomysł na biznes oraz jak zdobyć finansowanie dla tego projektu. Znaczy, wydaje się, że będzie dość praktyczne, także spędziłem w ciekawej atmosferze. Projekt Kuźnia Startupów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Partnerami przedsięwzięcia są Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Stowarzyszenie Mamy Tarnów zaprasza na trzecią edycję targów Mama i Dziecko. Chciałabym serdecznie zaprosić na trzecią edycję tarnowskich targów Mama i Dziecko, które odbędą się 17 czerwca w hotelu Tarnowie.
Jest to inicjatywa oddolna naszego stowarzyszenia. Zależy nam na umożliwieniu lokalnym przedsiębiorcom kontaktu z rodzicami z Tarnowa i okolicy, ale również na zorganizowaniu dla tarnowskich rodzin ciekawej niedzieli, możliwości do spędzenia czasu razem z dziećmi w sposób atrakcyjny i ciekawy dla wszystkich członków rodziny, co jest istotne. Dla najmłodszych dzieci są warsztaty paleontologiczne, są warsztaty bębniarskie, mamy dodatkowo warsztaty z rytmiki po angielsku, czyli takie taneczne. Są to zajęcia podzielone na dwie grupy, zarówno dla dzieci do lat 3 i dzieci 3 do 6 lat. Warsztaty bębniarskie, o których wspomniałam, są również podzielone na dwie grupy, dla grupy od 2 do 4 lat, czy dla wszystkich, którzy mają powyżej 4 lat. Także każdy, nawet nastolatek, jeśli ma ochotę przyjść, jak najbardziej może się zapisać na te warsztaty. Są również warsztaty dla rodziców. Chcemy pozwolić rodzicom również trochę wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie i między innymi są to warsztaty w duchu porozumienia bez przemocy poświęcone obowiązkom domowym dzieci i czy dzieci powinny mieć obowiązki, jakie to są obowiązki i jak ewentualnie rozmawiać z dziećmi na temat tych obowiązków. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Już w sobotę tarnowski strongman Sławomir Rawiński zadebiutuje w formule MMA podczas gali Silesian Fight Night w Myślenicach. Przepracowałem okres przygotowawczy bardzo ciężko, zrobiłem wszystko, co do mnie należało. Teraz troszkę szczęścia i powinno być dobrze. Jak podkreśla tarnowianin, przygotowanie do walki w formule MMA było dla niego sporym wyzwaniem. Bardzo ciężko przede wszystkim z wytrzymałością tlenową, z tym się borykam najbardziej, ale przepracowaliśmy ten czas bardzo mocno, bardzo intensywnie i myślę, że to zaowocuje. Rywalem Rawińskiego będzie Lubo Słowik. Wygraliśmy jedną walkę, w sumie tylko jego, która trwała na dystansie 3 rund po 5 minut. Mniej więcej zobaczyliśmy jego mocne strony, skupiliśmy się na tym, co mi najlepiej wychodzi. Wiadomo, że nie, okres czasu był bardzo mały do tego, żeby wprowadzać jakieś nietypowe rozwiązania, dlatego skupiliśmy się na podstawowych rzeczach, wyszlifowaliśmy je praktycznie do perfekcji, no i będziemy próbować użyć tego w sobotniej gali. No na pewno jego silną stroną będzie walka w trójce, czyli K1, ponieważ on z tego się wywodzi. Jest jakiś plan zrobiony. Trzeba będzie go zastosować i zobaczyć efekt końcowy. Walka na pewno nie będzie należała do najłatwiejszych, ale szykuje się emocjonujący pojedynek. Trzymamy kciuki za debiut tarnowianina w formule MMA.